Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Branasiak i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszego zapachu od Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana Q, po prostu. Czyli pewnie Queen, tak? Zamierzali zrobić damski odpowiednik Kinga, więc myślę, że tutaj po prostu Q, to znaczy King. Królowa. Queen. Kochani, czego się tutaj spodziewaliśmy? Od razu Wam powiem na samym wstępie, że nagrywam drugi raz ten film. Przepięknie, pięknie tak naprawdę nagrana recenzja, gotowa do wrzucenia na YouTube, okazała się nagraną recenzją, bez głosu. Cóż, bywa i tak, ja się nie zniechęcam, nagrywam Wam jeszcze raz, powtarzam. Zapach naprawdę jest, słuchajcie, godny polecenia, dlatego spieszę się z recenzją i chciałabym jak najszybciej ten film opublikować. The King. Odpowiednik, czyli Queen. Kobiecy, delikatny, subtelny, z otwarciem, z bardzo soczystym, tak jak The King, ale jednocześnie z kapką takiej tajemniczości, jak to ja uwielbiam w perfumach. Dolce & Gabbana stworzyła tutaj przepiękne pachnidło. I słuchajcie, kiedy ja sobie wyobraziłam, że ten zapach będzie słodki, intrygujący, że będzie taki filigrarny, taki troszeczkę zadziorny, że będzie różowy, że będzie po prostu no, w takim typie, jak zazwyczaj teraz ostatnio wychodzą wszystkie nowości, to tutaj jestem absolutnie zszokowana. Dlaczego tak pomyślałam? Być może dlatego, że ten trend jest taki, być może dlatego, że Queen, królowa, pomyślałam sobie, że będzie na pewno moc, będzie na pewno siła, będzie na pewno duże, duże, wiecie, wrażenie takiej przestrzenności. Ale nic z tego. Zresztą The King też nie jest mocny, wyraźny, nie jest to słodziak. To jest przestrzenny, fajny, biurowy, świeży, z bergamotką w otwarciu, zapach męski. I tak też jest w tym właśnie zapachu. Przepiękne otwarcie, niesamowite otwarcie. Słuchajcie, otwarcie to cytrusy, piękne cytrusy, rześkie, niesamowicie czyste i od razu czerwona pomarańcza. Tak, czerwona pomarańcza, cytrusy i uwaga, wiśnia. Wiśnia z jaśminem, z heliotropem, czyli wiśnia podana z białymi kwiatami, w przestrzennej takiej kołysce białokwiatowej, takiej otulinie białokwiatowej, jakiej kołysce kobietom. Słuchajcie, mnie ten zapach zszokował. Ja się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się. Przeczytałam oczywiście nuty, ale to było jakiś czas temu. Ja po prostu sobie w głowie coś ubzdrałam i ja myślałam sobie, że to będzie naprawdę słodycz. A tutaj jest rzeźkość, jest czystość, jest cytrusowość, jest przestrzenność, jest niesamowita energia, jest taka świetlistość, jest taka kobiecość, jest taka dziewczęskość. Bardzo piękny, musujący, energiczny, świeży, rześki zapach, naprawdę. Z przepięknym akordem, z przepięknym, powtarzam, akordem czerwonej pomarańczy, prawdziwej pomarańczy czerwonej, takiej soczystej. Ja na samą myśl o tym zapachu, zresztą ja już teraz go czuję, mam ślinkę, po prostu od razu się załącza nam pragnienie, czegokolwiek wypicia soczystego, dobrego, z takiego rześkiego, orzeźwiającego. Także zapach przeszedł moje jakiekolwiek wyobrażenia, pozytywnie oczywiście. Za chwilkę mamy cedrowość. Cedrowość podana z piżmem. Tak naprawdę mamy takie dwa składniki, które czasem nam grają taki akompaniament, jak słuchajcie, akompaniament, jak w Narciso Rodriguez Mask Noir. Piżmo z heliotropem. Czasem, wiecie, w połączeniu te dwie nutki zagrały właśnie podobne brzmienie. Dla mnie to jest taka Dolce & Gabbana Light Blue. Dosłownie. Dorzucono do Dolce & Gabbana Light Blue dwa składniki, które wyraźnie czuć. Wyraźnie. I właśnie to jest, bo heliotrop też dorzucono. Ja wiem o tym, że nie było go w Light Blue. Tak czytelnym na pewno wyobrażalnie nie było go w ogóle. Natomiast kwestia tego, że Dolce & Gabbana jest taka, taka mocno zielona. Tam jest i konwalia, i dzwoneczek. I tam jest dużo akordów takich cytrusowo-zielonych. A tutaj jest do tej cytryny dorzucona czerwona pomarańcza i jest dorzucona do tej cytryny wiśnia. I ten zapach to tak naprawdę to jest, nie mylcie tej wiśni na przykład z wiśnią Good Girl Glam, czy też z wiśnią w Lost Cherry. Nie, to jest taka kapka wiśni, taka mini wisienka. Naprawdę ona nie jest
nie jest wyczuwalna. Ta czerwona pomarańcza jest tutaj wyczuwalna. I ta pomarańcza czerwona orzeźwia light blue. Oczyszcza go. Dodaje light blue nowoczesności, takiego czaru, takiego błysku. I to będzie idealny pomysł dla wszystkich kobiet, które są już znudzone świeżością light blue. A chcą light blue, bo jest czyste, świeże, bo jest przestrzenne, bo jest niemigrynogenne, bo jest pasujące do upału, bo jest bardzo trwałe. Mamy odpowiedź. Mamy odpowiedź na potrzeby wszystkich fanek, które po prostu szukają nowego zapachu przestrzennego, pięknego, świeżego, czystego, kobiecego, musującego zamiast light blue. Dolce & Gabbana light blue. Ja się tylko dziwię, dlaczego ten zapach się nazywa Queen. Dlaczego on się tak nazywa? Dlatego, że on nie tylko pewnie mnie zmieszał i sprawił, że ja się po prostu pogubiłam. Myślę, że Wy również i tak naprawdę wszystkie kobiety, które zobaczyły nowość na półkach, nie wpadłyby na pomysł, że to będzie taka piękna rzeźka i taka aksamitnie musująca, świeża woda perfumowana. Jak trwałość, bo to jest bardzo ważne. Czyli wiecie, dla kogo będzie idealny ten zapach? Dla kobiet wszystkich, którzy kochają Light Blue, którzy kochają Moschino, którzy kochają Chanel Chance Fresh, Versace, Versace. Dla wszystkich fanek zielonych, czy też ozonowych, czy też takich nawet lekko arbuzowych zapachów jak Dolce & Gabbana, na przykład Cesarzowa. To będzie odpowiedź dla tych fanek. Na zapach świeży, przestrzenny, na lato, na wiosnę, na bury dzień, żeby poprawić nastrój. Także to jest na pewno idealny pomysł na prezent w ciemno dla takich kobiet. Natomiast jaka jest trwałość? Ja ten zapach noszę 2 dni. Nosiłam 2 dni, noszę dzisiaj 2 dzień. On nie jest absolutnie projektujący głośno. On jest cichy. Myślę, że Dolce & Gabbana Light Blue była głośniejsza, ale uwaga. Dolce & Gabbana Light Blue raczej ja też testowałam w takie cieplejsze dni, więc troszkę nieuczciwe takie porównanie. Najlepiej byłoby, gdybym siknęła tutaj Dolce & Gabbana, tutaj Queen i sprawdziła wtedy, jak ten zapach emanuje, który mi się bardziej przypomina, jak ruszam rękoma i tak dalej. Natomiast ja na pewno do testu wrócę, kiedy będzie cieplej, kiedy będzie na zewnątrz wyższa temperatura i sprawdzę, jak on rzeczywiście się zachowuje na wyższej temperaturze. Natomiast dzisiaj nie przypominał mi się. Dzisiaj musiałam go wąchać, ale sprawiało mi to ogromną przyjemność, kiedy go wąchałam, więc pachniał cały czas bardzo przyjemnie, niechemicznie, bardzo przyjemnie. Natomiast projekcja bardzo blisko skórna, ale trwałość całodzienna. Od rana go nosiłam i go czułam. Jak poruszałam włosami i włosy troszkę mi też oczywiście, bo ja teraz jak mam taką krótką fryzurę, to wykorzystuję to, żeby te końcówki trochę jednak były tak muśnięte zapachem. To cały czas rzeczywiście mi się napominał i mi przypominał się. Napominał i mi się przypominał, tak, masło maślane. Więc bardzo chętnie Was zachęcam. Bardzo Was zachęcam do wypróbowania tego zapachu, do sprawdzenia go, do ponoszenia, oczywiście globalnie ponoszenia. Jak możecie się jeszcze trochę wstrzymać, to poczekajcie, jak będzie piękniejsza wiosna za oknem i wtedy sprawdźcie sobie, jak ten zapach się u Was będzie trzymał. Ja myślę, że warto, bo naprawdę dawno nie widziałam takiego świeżaka na tak wysokim poziomie, więc ja jestem na tak. Dziękuję pięknie, pozdrawiam i życzę miłego dnia.